Żołnierz Federacji Rosyjskiej w donieckim kierunku coraz o stabilnie negatywnej ofensywie w cudzysłowie. Saszkę zabrali u Ritki. Zmobilizowali Ritce? Tak, przedwczoraj, kurwa. Dostaliśmy wezwanie rano około 8 albo 9. Przynieśli wezwanie, powiedzieli, że pierwszego będziesz z dokumentami, z wszystkim, żebyś był w Wojenkomie. Później przyjechali po południu o 12. Około 13 powiedzieli, że nie, mój drogi, ubieraj się, jedziemy. Zajebiście. Marinkę przekazałaś informację, że co tam Igor jak chciał. Tak, oni tam, kurwa, na chuj im ten namiot. No dlatego my żyjemy, kurwa, pod otwartym niebem jesteśmy. Wczoraj, można tak powiedzieć, wczoraj jak zacząłem od rana suszyć się, cały deszcz wczoraj napierdalał, cały dzień deszcz napierdalał i wszystkie rzeczy miałem mokre, no to ja nad ogniskiem próbowałem wysuszyć, a my tu siedzimy, suszymy pod ogniskiem, a dzisiaj moździerz jak pierdolnęła, no to my aż wszyscy w przysiadach, gwiżdżenie w naszą stronę. Myśleliśmy, że do naszego pasu leśnego napierdalają. W ogóle to wszyscy tęsknią za tobą. No ja też tęsknię, zajączku. Wkurwiają mnie już. Na chuj to jest wszystko w ogóle potrzebne. Ja pierdolę, z jednej strony do nas strzelają, z innej strony my do nich, bam, bam. I pizdziec, i siedzimy tu, kurwa, jak ci pojebańcy. Chłopaki przyjechali, kierowca mówi, że będą przyjeżdżać ze sztabu i pytać, będą przyjeżdżać ze sztabu na front i pytać, jak ktoś chce jako ochotnik na front. I że nie. I powiedzieli, że zgadzajcie się. A mówi ten, nawet nie zdążyli przyjechać, 600-700 metrów, mówi, napierdalają moździerze, kurwa, i wprost do samochodu. Chłopak tu mówi, no pójdę, wyjebany mam, już mnie wkurwia ten pas leśny. Ten pas leśny jest potrzebny, pójdę tam sobie na front. Dobra, to są wszystkie te nagrania.